Piotrze, mówiłeś tutaj o zespole. Jak przedstawiają się te proporcje obecnie w zespole KSB? Ile w Twojej drużynie jest zawodników wywodzących się spoza miasta? Ile stanowią wychowankowie? Czy jest jakaś taka równowaga, czy któraś z tych grup jednak przeważa? Większość rzeczywiście zawodników jest z Wrocławia, ale zawodnicy, którzy stanowią nasze sile, jednak to są ci, którzy pochodzą z różnych miast, gdzie baseball już jest tradycją, gdzie ten baseball jest od wielu lat, tak jak ze Śląska, tak jak z Kutna. To są rejony, które są najważniejszą siłą w baseballowej Polsce i stamtąd zawodnicy cieszymy się, że przyjeżdżają do Wrocławia, bo akurat na Akademii Wychowania Fizycznego jest fakultet baseball, softball i zawodnicy przyjeżdżają tutaj na studia. A my staramy się tych zawodników zaprosić do nas do zespołu. Niektórzy zostają, tutaj zakładają rodziny, tutaj pracują i to bardzo cieszy. Oni nie tylko pomagają, nie tylko grają, ale pomagają nam w organizacji, w trenowaniu młodzieży, w organizacji klubu. Także my cieszymy się z tego, że Wrocław przyciąga. Zresztą jako miasto spotkań jest tutaj, to hasło jest kluczowe dla tego pojęcia różnych zawodników z różnych miast. Macie reprezentantów Polski w składzie? Oczywiście, mamy 3 reprezentantów Polski i radzą sobie bardzo dobrze. Zresztą można powiedzieć, tutaj śmiało pochwalić się, że Łukasz Nolbrzak na ostatnich eliminacjach w Belgii podczas turnieju do Mistrzostw Europy był najlepszym pałkarzem naszej reprezentacji i zresztą został wyróżniony jako najlepszy pałkarz tego turnieju. Także cieszymy się z wysokiej formy naszych zawodników. Oni są ważnymi ogniwami tej reprezentacji. Mam nadzieję, że kolejni zawodnicy także dołączą do tej kadry i będą reprezentować nasz kraj. Czy prezes Piotr Duszeńko w jakiś szczególny sposób uhonorował swoich zawodników za ten historyczny sukces? Czy wy tak dla własnej satysfakcji, dla tego pucharu, dla medali graliście w tym sezonie? W ostatni czwartek zorganizowaliśmy imprezę zakończeniową sezonu, na której byli też nasi przyjaciele z Wielkiej Wrocławskiej Triady, Devils Wrocław, Kosynierzy, Kosynierki i wspólnie świętowaliśmy ten brązowy medal. Zresztą trzeba powiedzieć, przypomnieć, że Devils są wicemistrzami Polski, Kosynierzy to również wicemistrzami, więc te sporty amerykańskie, zwłaszcza nasze 3 kluby, są kluczowe w Polsce dla tych amerykańskich dyscyplin. No, gdyby ci przyszło do głowy kiedykolwiek honorować któregoś ze swoich wyróżniających się graczy zastrzeżeniem jego numeru na koszulce i wywieszeniem tejże koszulki gdzieś tam na waszym stadionie, to się dobrze na tym zastanów. To akurat aluzja oczywiście do ostatnich wydarzeń koszykarskich, a wiem, że ty jesteś fanem koszykówki, nie tylko piłki nożnej wrocławskiej. To tak sobie na moment uciekniemy od baseballowej rzeczywistości. Na który Śląsk chodzisz? Zapytam wprost, bez ogródek, bez owijania w bawełnę. Powiem tak, chodzę na mecze piłkarskie na Oporowską, mam karnet, już się nie mogę doczekać. Ale wybrnąłeś, no. Nie mogę się doczekać otwarcia nowego stadionu i meczu z naszymi przyjaciółmi z Gdańska. Natomiast jeżeli chodzi o koszkówkę, to powiem tak, jako działacz sportowy jestem zorientowany, ale nie do końca jestem przekonany do tego, co się dzieje i mam na to swoje wyrobione zdanie. Jako kibic jestem zdezorientowany i tak naprawdę nie dziwię się niektórym zawodnikom, że nie są do końca zadowoleni z tego, że ktoś w zły sposób wykorzystuje ich nazwisko. Piotr Duszeńko, prezes drużyny baseballowej z Wrocławia, moim Państwa gościem. Rozmawiamy m.in. o historycznym sukcesie wrocławskich baseballistów, którzy zostali 3. drużyną w kraju. Piotr, sukces akurat tej rangi to coś nowego, natomiast problemy, jeżeli chodzi o wrocławskich baseballistów, pozostają niezmiennie te same. Przede wszystkim cały czas podkreślasz, że nie macie gdzie grać. I to się chyba w najbliższej przyszłości nie zmieni, chyba że masz porcję dobrych wieści dla sympatyków, dla zawodników wrocławskiego KSB. Dobre wieści są takie, że są sukcesy. Złe wieści są takie, że więcej czasu spędzamy w sklepach budowlanych, a nie w sklepach sportowych. Bo... Budujecie własne boisko? Tak, dokładnie. Budujemy, remontujemy, cały czas coś poprawiamy na tych obiektach, które są dostępne we Wrocławiu, z których korzystamy. No niestety nie są to profesjonalne boiska baseballowe. No musimy ciągle je adaptować do tego, żeby móc rozgrywać mecze baseballowe. Akurat w tym sezonie Polski Związek nagiął się do regulaminu i tu trzeba mówić
powiedzieć otwarcie, że jesteśmy im wdzięczni za to, że nasze pismo zyskało tutaj zgodę na całego zarządu na to, żebyśmy grali bez górki miotacza, bo górka miotacza to jest kluczowy element. Czyli musi wystawać nad powierzchnię, dokładnie, tak? Dokładnie, my czegoś takiego nie mamy. No, trudno jest, żeby przed każdym meczem na niskich łąkach wysypywać kilkaset kilogramów mączki, prawda, i ubijać na to podejrzewam wasi przyjaciele z wrocławskiej Polonii, z którymi dzielicie obiekt ławka Polonii Piłkarskiej, raczej się nie zgodzą. Zresztą ostatnio można powiedzieć, że relacje takie, czytając doniesienia prasowe, delikatnie napięte pomiędzy wami. Ja serdecznie pozdrawiam Polonię i im kibicuję, sprawdzam ich wyniki w jednym z tygodników sportowych co tydzień. Ja nie mam sobie niczego do zarzucenia. Myślisz, że oni wiedzą, że zdobyliście medal? Że będą trochę może was łagodniej traktować? Powiem tak. My nie gramy dlatego na niskich łąkach, bo chcemy, tylko dlatego, że musimy. I gdyby był inny obieg we Wrocławiu, to my byśmy z chęcią przenieśli się tam, bo my chcemy profesjonalne boisko. My musimy się rozwijać. Jeżeli my w najbliższym czasie nie będziemy mieli takiego boiska, to nie ma sensu prowadzenia takiego klubu, bo jeżeli są sukcesy i na przykład się uda w kolejnym sezonie powtórzyć to, jeżeli będziemy pukać do Europy, no to nie wiem, gdzie będziemy grać. W Miejskiej Górce, w Wielkopolsce pod Rawiczem, najbliżej... Oby nie. A jak to jest właśnie z europejskimi pucharami w polskiej lidze baseballowej? Wy macie jako trzeci zespół tej ligi zagwarantowany ten udział? Są eliminacje, czy też tylko wyższe pozycje? Tylko wyższe pozycje lub Puchar Polski, natomiast zdobycie Puchar Polski jednak, no, patrząc na to, jak ten zespół się rozwija, nie to, żebym znowu mówił i studził, że może nie, może poczekajmy, ale mówmy otwarcie. No, mamy szansę na to, żeby powalczyć o wyższe cele jeszcze niż trzecie miejsce. I jeżeli tak dalej pójdzie, no to w kolejnych latach jest to możliwe. Zresztą nie ukrywam, my chcemy robić też inne rzeczy. My mamy dużo znajomych poprzez wyjazdy, poprzez różnego rodzaju konferencje, turnieje, znamy ludzi z różnych stron świata i oni chcą przyjechać do Wrocławia. Tylko postrzegają nas jako naprawdę zorganizowany zespół, ale co ja im mogę zaproponować? No, nie mam w tym momencie bazy. Na rynek możesz ich zaprowadzić. Oczywiście, na rynek, na pergole mogę im pokazać fontannę i może na tym poprzestajmy i może zabiorę ich na lodowisko w zimie. Tutaj właśnie przy pergoli gramy sobie. Tak, spuszczają tak. Spuszczają wodę, tak? Tak, dokładnie, jest bezpiecznie. Mamy ten wachlarz słynny, boiskowy. Piotrze, bo ty ostatnio zaangażowałeś się może także we wrocławski futbol amerykański, zostałeś prezesem wrocławskiej drużyny Devils. Czy tutaj nie ma jakiegoś konfliktu interesów? To nie będzie ci zabierać zbyt dużo czasu, którego i tak masz z racji na twoją aktywność niewiele, a po takim sukcesie, o którym tutaj rozmawiamy, no drużyna z pewnością, jak już wspominałeś, potrzebuje nowych bodźców, sponsorów i także sporo uwagi. Ja jestem zorganizowanym człowiekiem, przynajmniej z takim się staram być na co dzień, mieć wszystko poukładane i zajmuję się sportem społecznie, to jest moja pasja, dlatego zawsze na to znajduję czas, jeżeli nawet trzeba posiedzieć dłużej w nocy przy komputerze, to robię. Tak naprawdę nie koliduje mi żaden klub dodatkowy, bo Devils Wrocław to jest klub, który ja zakładałem, ponieważ futbol amerykański to była moja inicjatywa w 2005 roku. Myślałem w przyszłości, patrząc na przyszłość, że może się uda zrobić klub sportów amerykańskich. Devils Wrocław przez jakiś czas było sekcją naszego klubu. Później już zostało osobnym stowarzyszeniem. A teraz pojawiła się taka sytuacja, że chciałem pomóc, ponieważ kibicuję tej drużynie. Od zawsze staram się być zorientowany w tym, co się dzieje w Devils Wrocław i nie chciałem dopuścić do tego, żeby ta drużyna została rozwiązana. Uważałbym to za, mogę powiedzieć, nawet sportowy skandal we Wrocławiu, bo takich rzeczy się nie robi. Nie można zabierać kibicom z drużyny, nie można niszczyć historii, którą stworzono w dość ciężkich nawet warunkach, ale która drużyna ma sukcesy. Dlatego uważam, że powołanie także wielkiej wrocławskiej triady miało sens i choć w zeszłym roku po konferencji prasowej przez chwilę nie z naszej winy było nas mniej słychać, to teraz to nadrobimy. My chcemy rozwijać sporty amerykańskie i mając teraz stały kontakt i z zawodnikami Devils, i KSB, i Kosynierów, myślę, że będziemy to robić skutecznie i ta promocja tych sportów amerykańskich we Wrocławiu przyciągnie wielu kibiców na nasze mecze.